Siemaneczko wszystkim, moi drodzy, przyszedł ten dzień w roku, kiedy pomówimy o Oscarach. Oscary 2020, czyli ten bardzo dziwny dzień z perspektywy filmowego geeka, fana kina, ponieważ z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że Oscary nic nie znaczą tak naprawdę. To jest po prostu jakby cały wybór tych filmów, jak się zagłębicie w zakulisowe szczegóły, jak to wygląda, i no, są takie filmiki na YouTube, chyba głównie po angielsku, ludzi, którzy się tym zajęli, na zasadzie wyjęli tweety, wpisy na forach i wypowiedzi oficjalne, publiczne osób, które głosują, i z nich wynika po prostu, że to ma tyle samo sensu, co demokratyczne wybory parlamentarne w Europie, gdzie większość ludzi w ogóle nie ma pojęcia, na co głosuje, ale pan w garniturze w telewizji ładnie się uśmiecha, więc mu ufam. I tu wychodzi naprawdę mniej więcej to samo, i ci ludzie wprost mówią, że nie oglądali większości filmów. Że głosują, bo nie wiem, tutaj jest mniejszość etniczna w tym filmie, więc na to głosuje, albo to jest kwestia kampanii praktycznie wyborczych i tego, ile pieniędzy dane studio rzuca na to, żeby promować swój film. No jak się naprawdę człowiek to zagłębi po słuchaniu których wypowiedzi, no to my tu się podniecamy tam, kto wygra, w rzeczywistości to jest takie, wiecie, no. Z drugiej strony, wciąż to jest najbardziej prestiżowa nagroda w świecie filmów i kina i ile byśmy nie hejtowali, zawsze te Oscary się sprawdzi i no wiecie, no to nie będę się oszukiwał, wiadomo, że pewnie więcej warta tak technicznie, tak z artystycznego punktu widzenia jest nagroda typu ktoś wygrał festiwal w Wenecji albo tam gdzieś, czy w Cannes. Ale umówmy się, Oscary to Oscary, więc sobie o nich pogadamy, czemu by nie? Tylko od razu mówię, że zamierzam powiedzieć o dosłownie połowie kategorii, w sensie nie będę mówił o, nie wiem, montażu dźwięku i strojach. Będę mówił, wiadomo, najlepszy film, najlepsi aktorzy, zdjęcia, reżyseria, no wiadomo, takie to, co nas tak naprawdę interesuje, kogo obchodzą Oscar za scenografię, tak? Chociaż może o nich wspomnę akurat wyjątkowo. No i tak jak rok temu, zabawię się w to, że powiem, komu ja bym dał z tych wybranych i kto moim zdaniem, no wiecie, zgaduj, zgaduła, wygra dzisiaj w nocy. I jeszcze dodatkowo zamierzam trochę wspomnieć, kogo ja bym tam ewentualnie umieścił na liście nominacji. Tak wiecie, no pogadamy po prostu chwilę o filmach z zeszłego roku, takie mini podsumowanie. Myślę, że zresztą na dniach zrobię też już pooskarowy filmik o tym właśnie, kto wygrał i dlaczego, i ewentualnie tam zabawię się w rozdawanie swoich nagród POF, troszkę innego typu. No, zobaczymy, co czas przyniesie. Moi drodzy, więc tak jak sobie przeglądam od początku, gdzie słychać jak klikam myszką, najlepszy film, używam filmu webowego pod strony Oscary 2020. No to tak, jeśli chodzi o najlepszy film, muszę powiedzieć, że to nie jest źle zrobiona kategoria, w sensie nie wszystkie filmy stąd bym tu umieścił i na pewno coś dorzucił, ale nie jest najgorzej. Ja bym do tego dorzucił Lighthouse oczywiście, który moim zdaniem nawet mógłby wygrać albo walczyć naprawdę o wygraną, chociaż wiem, że no, nie w tym świecie. Ślicznotki i Uncut Gems, czyli nieoszlifowane diamenty, czy nieoszlifowany diament, nie pamiętam jak jest polski. Też uważam, że mogłyby się tutaj znaleźć. Ja osobiście nie umieściłbym tutaj Irlandczyka, mimo że dałem mu 8. Nie umieściłbym Małych Kobietek, którym dałem 6. Nie umieściłbym Jokera, którym dałem 7. I nie umieściłbym też Tarantino pewnego razu w Hollywood, którym dałem 7. To wszystko dobre filmy. Nie mam jakby nic do nich pod kątem, że nie wiem, jakaś chałtura i dostaję nominację na najlepszy film. No ale powiedzmy, że to było moje top 20, top 30, top 40, niekoniecznie top 5 czy top 10, prawda? Z tych filmów tutaj, jak dla mnie najważniejsze dwa, to oczywiście Historia Małżeńska i Parasite. I ja osobiście chyba dałbym Historii Małżeńskiej, no mówiłem w recenzji i muszę trzymać się własnych słów sprzed zaledwie tam jakiegoś miesiąca, że jest to najlepszy film zeszłego roku, no był na liście na numerze 1 i no mi się tak bardzo podobał, ale trzymam kciuki, że wygra Parasite. Boję się cholernie, za przeproszeniem, że Parasite wygra konkurencję tych filmów zagranicznych czy międzynarodowych, a tutaj nie daj Boże jakiś Joker wygra po prostu dlatego, że Akademia Filmowa jest w dupie, jeśli chodzi o wyświetlenia i tym podobne. W sensie naprawdę mają zniżkę formy, jeśli chodzi o oglądalność i zainteresowanie Oscarami, więc robią co mogą i jak widzą, że Joker się sprzedaje, to nieważne, że od krytyków, wiecie, na Filmwebie średnia to 6,9, a na Rotten Tomatoes koło 7, to w ogóle się, czy nawet 6,5, to nieważne, że co mówią krytycy, ważne, że się ludziom podoba Joker. I co to się zrobią z tego takie demokratyczne wybory, typu ten pan komunista wygra, bo wszyscy głosują na niego. I no nie jestem fanem tego, ale mówię, no to tylko Oscary. Więc ja będę o Historii Małżeńskiej, a stawiam, że wygra Parasite.
obawiając się, że nie wygra Parasite, tylko właśnie na przykład Joker. Praktycznie ja nie widzę możliwości, żeby coś innego wygrało, tak zupełnie poważnie. Nie wiem, może 1917, ale jakiś tak wojenny? Nie wiem. Wiecie, ewentualnie jeszcze jakiś tam widzę potencjał w tym, że Tarantino albo Martin Scorsese mają szansę na jakiś taki... Znaczy, haczek jest w tym, że na przykład możliwe, że ci ludzie, co będą głosować, nie obejrzeli połowy tych filmów i na przykład akurat pewnego razu w Hollywood obejrzeli, ale wydaje mi się, że Parasite będzie doceniony, więc schadam na Parasite. Lecąc dalej, najlepsza kategoria, czyli najlepszy aktor pierwszoplanowy. Więc najlepsza mam na myśli, rzeczywiście to jest 5 kapitalnych ról. Antonio Banderas w filmie Almodovara Bully Blask odnajduje tyle wrażliwości w tym autobiograficznym filmie, w którym musi jakby stworzyć, odtworzyć prawdziwego człowieka. To jest jego rola życia, jest świetny. Jonathan Pryce jako, Boże, papież Franciszek, chciałem powiedzieć Benedykt, jest... No to jest Jonathan Pryce, kurczę, no jest rola idealnie do niego dobrana i on jest po prostu w niej fantastyczny. Leonardo DiCaprio, mówiłem to w recenzji pewnego razu w Hollywood, któremu filmowi dałem 7 i powiedziałem, że no nie jest to mój ulubiony film Tarantino, jest po prostu niezły, jest po prostu dobry, ale DiCaprio tą rolą mi wewnętrznie udowodnił, że jest fantastycznym aktorem, naprawdę. W sensie, jeśli miałem w ogóle jakieś wątpliwości, z których jakby sam się dziwiłem, że je mam, bo zawsze go lubiłem, to tym filmem udowodnił, że nie powinienem ich mieć. Jest rewelacyjnym, jest bardzo dobra nominacja. W sensie, o ile temu filmowi żadnej innej nominacji pewnie bym nie dał, może poza scenografią, o tyle DiCaprio powinien był dostać tą, więc jakby ja jestem zadowolony. Natomiast dla mnie oczywiście tutaj walka o Oscara i jakbym to ja miał zadecydować i jak w rzeczywistości będzie, mam nadzieję, oprze się o Adama Drivera w Historii Małżeńskiej i Joaquina Phoenixa w Jokerze. I w każdej innej sytuacji dałbym Jokerowi nagrodę, w sensie Joaquin, jestem fanem Joaquina, robiłem w zeszłym roku recenzję miesiąca filmów Paula Thomasa Andersona, w których na przykład w Mistrzu on grał. I no on jest rewelacyjny, to jest jeden z moich ulubionych aktorów, nigdy cię tu nie było, czyli taki, no tak naprawdę film jak Joker, tylko rzeczywiście rewelacyjny, w sensie jak chcecie obejrzeć lepszy film niż Joker w tym stylu, to obejrzyjcie Nigdy cię tu nie było. Lynn Ramsey, fantastycznej szkockiej reżyserki z 2017 roku. No w każdym razie myślę, że wygra Joaquin, ponieważ tutaj łączy się to, że rzeczywiście to jest rewelacyjna rola, rewelacyjnego aktora, który jeszcze nie ma Oscara, a już dawno powinien go mieć, z tym, że rzeczywiście ludzie tego chcą. Natomiast no ja chyba osobiście jednak dałbym Adamowi Driverowi i to, no to jest wyjątkowa sytuacja po prostu. To, co Adam zrobił w tym filmie, jest dla mnie czymś wyjątkowym. To naprawdę, ja po prostu mówię zupełnie szczerze, to jest dla mnie coś wyjątkowego i najchętniej to bym dał im obydwu Oscara, a zabrał komuś za montaż dźwięku. Nie no, żartuję, ale no, nie? Dobra, nie dostajecie za jakiś tam montaż, kogo to obchodzi? Ale za mnie dupek, nie? Dobra, lecąc dalej, najlepsza aktorka. A, dobra, nie powiedziałem, kogo ewentualnie bym tutaj dorzucił, bo brakuje mi kilku nominacji. I w dużym skrócie byłby to dla mnie Sandler za Uncut Gems, uważam, że był świetny. Matt Dillon za Dom, który zbudował Jack, też rewelacyjne pokazanie psychopaty. Matthew McConaughey za Beach Bum, gdzie jest po prostu w 100% oddany roli i to jest coś w stylu performance'u Joaquina, po prostu wchodzi w to w 100%. I Pattinson za Lighthouse, też uważam, że zrobił kapitalną robotę, więc jakby, no wiecie, nie widzę powodu, żeby go tam nie dać. A, w ogóle za najlepszy film też nie powiedziałem, co bym dodał i na pewno dodałbym Lighthouse. Lighthouse dodał praktycznie wszędzie, gdzie się da, bo jest, to jest po prostu dla mnie klasyczne obrabowanie filmu, no ale whatever. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Tutaj już konkurencja jest jak dla mnie 3 razy gorsza niż jeśli chodzi o facetów. Wszystkie role dobre, ale nie aż tak dobre jak dla mnie. Znaczy, zupełnie szczerze wam powiem, że nie oglądałem Harriet i Judy, czyli Renee Zellweger ani Cynthia Erivo, czy Erivo, nie pamiętam, chyba Erivo się czyta. Jakby jak najbardziej mogą wygrać i podejrzewam, że któraś z nich właśnie wygra, ale no nie wiem, czy zasługuje, czy nie, bo nie widziałem. Z pozostałych 3 wybrałbym Scarlett, bo była świetna w Historii Małżeńskiej. Saoirse mi się bardzo podobała, ale nie dałbym jej Oscara. Charlize Theron bardzo mi się podobała, jest rewelacyjna zawsze, też nie dałbym jej Oscara. Więc stawiam, że wygra albo Cynthia Erivo, albo Renee Zellweger, chociaż stawiam to na takiej zasadzie, że domyślam, że są dobre. Cynthia Erivo była świetna w... Coś źle się dzieje w El Royale i jeszcze we Wdowach ją widziałem. No, o filmie Judy też słyszałem, się chodzi o główną rolę, same dobre rzeczy, więc jakby no nie widzę powodu, żeby rzeczywiście nie okazało się, że któraś z nich wygra. A to też dorosłe aktorki i jakieś tam wcześniejsze osiągnięcia mają na koncie, więc Akademia lubi w ten sposób nagrodzić kogoś. Chociaż, no, osobiście chyba taki widzę o Scarlett, bo jest super. Najlepszy aktor drugoplanowy. I tutaj tak, Pete, Pacino i Pesci byli wszyscy świetni, bo po prostu byli na swoim poziomie. Żadnego z nich bym nawet nie nominował. Miło to, bo po prostu to były zwykłe role, gdzie są nieźli i jak dla mnie nie robią nic wielkiego. W sensie to jest żadna krytyka z mojej strony, po prostu nie robią czegoś ponad. Zawsze jak myślę o nagrodach,
to myślę o czymś ponad, czymś, co wybija się na tle reszty w filmie. Ale dla mnie na przykład DiCaprio był lepszy od Pitta. Chociaż słyszałem od wielu, wielu, wielu osób w recenzjach, czytałem i tak dalej, że Pitt był lepszy, więc jakby no, to tylko moje zdanie, tak? Tom Hanks i Anthony Hopkins, tutaj mam problem, ponieważ Hopkins jest rewelacyjny, ale tak jak już mówiłem, jest to kolejna rewelacyjna. On co rok mógłby być nominowany za każdy swój film, bo w każdym jest równie dobry, prawda? Natomiast Tom Hanks, za Cóż za piękny dzień, i jeszcze tego filmu u nas nie było, jeszcze go nie widziałem, więc no, pff, no ale zawsze mówiłem, że Hanks to jeden z moich dwóch, trzech najbardziej ulubionych aktorów ever, więc no co ja mogę powiedzieć, no pewnie on wygra, albo przynajmniej trzymam kciuki, żeby on wygrał po prostu samego faktu, że domyślam się, że jest fantastyczny. A, no i oczywiście kogo ja bym dodał? Wesley Snipes w Dolemite Is My Name gra taką świetną rolę, tylko bardzo, bardzo krótką, drugoplanową, trzecioplanową prawie, więc no, rozumiem, że ten, że może niekoniecznie się dawać do tej kategorii, natomiast był świetny. Christian Bale w Le Mans, czy Le Mans, nie wiem jak się czyta to Le Mans całe 66, Ford v Ferrari, uważam, że świetna rola, że nie powinien być pominięty, naprawdę, był rewelacyjny. Kang Ho Song, ja na niego zawsze mówię Song i to imię zawsze zapominam jakie ma, czyli aktor z Parasite'u, ten, który zresztą gra w prawie wszystkich filmach Bong Joon-ho i tam u Park Chan-wooka też się pojawia. No taka koreańska, wiecie, koreańska legenda, no po prostu, co tu dużo mówić, jest świetny i jakby z tych wszystkich aktorów koreańskich w tamtym filmie, gdzie każdy zrobił dobrą robotę, nikomu nie mam nic złego do zarzucenia, jemu dałbym nominację, w sensie on był najlepszy. I ktoś, kogo ja bym dał ostatni, co teraz wymienię, to jest ktoś, komu bym dał tą nagrodę. Moim zdaniem powinien wygrać za rolę drugoplanową, Willem Dafoe za Lighthouse. Po pierwsze jest to, w ogóle to jest najlepsza rola chyba w tym roku, no, tylko że no chyba jest drugoplanowa, bo to jest najdłuższa rola z tych wszystkich tutaj praktycznie. Jak dla mnie powinien, no bo wiecie, bym się zastanawiałem, czy nie powinien być za pierwszoplanową tak naprawdę, bo i tam z Pattisonem mają równorzędne praktycznie czas na ekranie, no ale zdecydowanie Pattison jest tym głównym, więc Dafoe byłby wspomagającą rolą drugoplanową i jak dla mnie, w ogóle, no to jest oszustwo, że jego tu nie ma, no to jest po prostu, no to są właśnie Oscary, moi drodzy, no dla mnie Dafoe zrobił z tym monologami, w ogóle, no kapitalną robotę, no to jest tu jestem zły. Jestem po prostu kuźwa zły. No ale wiecie, to tylko Oscary. Najlepsza aktorka drugoplanowa. I teraz tak, zacznę może od drugiej strony, że brakuje mi to tylko ewentualnie J. Lopez za Ślicznotki i Adele Habel, nie umiem czytać po francusku, za Portret kobiety w ogniu. Natomiast z tych tutaj co są, to tak, Kathy Bates w Richard Jewell, który niedawno recenzowałem. W ogóle bym odrzucił, to jest bardzo dobra rola, ale to jest jedna z tych ról, które dosłownie, znaczy wiecie, może pieprzę bzdury, ale wydaje mi się, że to jest jedna z tych ról, które wzięłoby się jakąkolwiek kobietę, aktorkę z jej statusem powiedzmy aktorskim, no nie z ulicy, z tego pokolenia i zagrałaby równie dobrze, także nie widzę w tym nic specjalnego. Margot Robbie jest świetna we wszystkim, co robi i bardzo ją lubię, ale w gorącym temacie, o ile jest dobra, o tyle, broń Boże, nie na jakieś nagrody, jak dla mnie. To jest, no gra słodką idiotkę naiwną. No to, na zasadzie, dosłownie, no też bym to zagrał. Nie no, wiecie, no przesadzam, ale no na pewno nie dałbym jej Oscara za to. Prędzej za Harley Quinn, to już dużo bardziej, bo tam się wysila. ScarJo w Jojo Rabbit jest rewelacyjna, jest kluczem w tej historii właśnie do tego jakby takiego dorosłego punktu emocjonalnego dla widza, żeby... Dobra, nie wchodząc już sam Jojo Rabbit, to co chcę powiedzieć to, że nie dałbym jej za to jednak Oscara mimo wszystko, mimo że jest świetna i mój wybór by się sprowadził do Laurie Dern i Florence Pugh. I nie wiem, powiem wam, Florence Pugh miała więcej pola do popisu, więc więcej w tym filmie niż Laurie Dern w swoim, natomiast obydwie są świetne i która z nich by nie wygrała, będę zadowolony. No i to jest, tutaj jeśli się właśnie zastanawiacie, że na przykład Akademia będzie myślała tak jak ja, to wybór nie będzie polegał na tym, że po prostu ludzie, którzy oglądali te filmy z pasją, będą się zastanawiać, która była lepsza, tylko zagłosują raczej na zasadzie, będę cynicznym, dlatego tak mówię, że no nie wiem, Laurie Dern się bardziej należy za cały Oxford, albo na przykład stwierdzą, że w tym roku nagrodzimy młodość, więc wygra Florence Pugh. No tak się myśli przy rozdawaniu Oscarów, niestety. Nie na zasadzie, wiecie, artystycznego podejścia do filmu i performance'u, tylko raczej na zasadzie właśnie, tam, nie wiem, no, damy Murzynce, bo trzeba mniejszości nagradzać, albo damy kobiecie, bo coś tam takiego, no jakby nie mówię, że nie trzeba doceniać mniejszości, czy kobiet, czy ten. Mówię tylko, że no, jakby dla mnie trzeba docenić to, co jest najlepsze w danej kategorii, no z definicji, tak? No ale dobra. I dochodzimy do najlepszego reżysera, gdzie notabene, a propos tego, jakie postępowe jest Hollywood i Oscary i tak dalej. Nie ma żadnej kobiety, pomimo, że kilka nominacji się spokojnie należało, dlatego ja to śmieszny po prostu. Natomiast wyrzuciłbym stąd natychmiast Todda Phillipsa. Dla mnie najgorszą częścią Jokera była reżyseria, więc jakby i scenariusz, więc jakby no to jest moje zdanie. Quentin Tarantino w pewnego razu w Hollywood jest bardzo dobry, ale to jest dla mnie jeden z jego gorszych filmów. Mówię, wciąż dobry, ale jeden z gorszych, więc jakby ja bym mu nie dał.
nagrody. Martin Scorsese jest zawsze taki sam dobry, jeśli chodzi o reżyserię, po prostu robi to, co robi od 50 lat czy ilość tam. Natomiast nie było to nic specjalnego, jeśli chodzi o reżyserię, więc też nie dałbym mu nominacji. Sam Mendes 1917. No, tutaj jest taki problem, że ten film jest prawie wyreżyserowany przez Rogera Dickinsa, ponieważ tutaj cały film jest jedną wielką sztuczką operatorską i no, tak naprawdę nie wiadomo, kto za co dokładnie odpowiada, prawda? No ale wiecie, to jest jakby oni razem, reżysersko i zdjęciowo, oni powinni dostać wspólną nagrodę, no nie? Więc nie wiem, czy jakby no... Ale uwielbiam sama Mendesa i film też mi się bardzo podobał, więc jakby no spoko, niech będzie. I tutaj zdecydowanie dałbym nagrodę z tych wybranych i mam nadzieję, że wygra Bong Joon-ho za Parasite, to jest mój strzał. Natomiast brakuje tutaj tak, uwaga, sobie musiałem wypisać. Celine Siamma, kobieta, za Portret kobiety w ogniu. Lorenzka Faria za Ślicznotki, znowu dwie kobiety. Robert Eggers za Lighthouse, rewelacyjna reżyseria. Noah Baumbach, dziwne nazwisko, za Marriage Story, który... No, rewelacyjny film, rewelacyjna reżyseria. Ryan Johnson za Knives Out, uważam, że też jakby świetnie ten film stworzył po prostu. I na koniec Jian Bi, jeśli dobrze, Jian Bi, nie wiem, to Chińczyk, niestety nie znam mandaryńskiego, nie wiem jak przeczytać. Długa podróż dnia ku nocy, film, o którym kurwa nikt nie słyszał, przepraszam, proszę państwa, który ma za 1000 wyświetleń, moja recenzja, a jest jednym z najlepszych filmów tej dekady. I to jest najlepszy film Andrzeja Tarkowskiego, jakiego nie nakręcił, to mówiłem przy okazji recenzji. Uważam, że reżyseria jest spektakularna, więc no, nie wiem, komu bym dał tą nagrodę, ale gdyby tamte osoby, które teraz wymieniłem, były tutaj nominowane, to miałbym naprawdę duży dylemat. Tak to trzymam kciuki za Bong Joon-ho, bo uwielbiam Koreańczyków, tych najlepszych, w tym jego kapitalne filmy. W ogóle koreańska reżyseria to jest kurwa mistrzostwo świata. Dobra, najlepsze scenariusze, oryginalne i adaptowane. Tutaj muszę wam powiedzieć, że ja bym dał Historii małżeńskiej, ewentualnie Parasite'owi. Natomiast pewnego razu w Hollywood, jak na mnie, zdecydowanie nie. 1917 prawie nie ma scenariusza, więc w ogóle nie wiem, o co chodzi. Natomiast Na Noże ma dobry scenariusz oczywiście. I tutaj nie zastanawiałem się, co bym jeszcze dorzucił, bo już te kategorie nie są aż tak ciekawe. Natomiast będę trzymał kciuki za Historię małżeńską i Parasite, tak samo jak przy najlepszym filmie. Pewnie wygra Parasite i spoko, jakby w pełni zasłużony jest to fantastyczny scenariusz. Najlepszy scenariusz adaptowany, znowuż tutaj nie mam pojęcia, komu bym dał. W sensie każdy z tych filmów ma okej scenariusz, ale z problemami i u Grety Gerwig widziałem problemy i właśnie u Todda Phillipsa z tym Jokerem, no dla mnie scenariusz jest jakby, to jest najgorsza część filmu, więc, która dla mnie ciągnie go jakby w moich oczach ten film, gdyby nie ten scenariusz reżyser, to rzeczywiście byłby, znaczy miałby potencjał, żeby być taki, jak ludzie go okrzyknęli arcydziełem. Dla mnie jest po prostu niezbyt dobry przez to, że ten scenariusz jest strasznie naiwny i wiecie, no jest, już nie będę wchodził może w ten temat. Nie wiem, czy bym nie dał Jojo Rabbit, ponieważ parę rozwiązań scenariuszowych rzeczywiście było tam bardzo mądrych. Dobra, lecę dalej przez kategorie i muszę wam powiedzieć, że jakieś tam scenografia na przykład niech będzie, to możemy omówić, bo normalnie scenografia to jeszcze aż tak bardzo też mnie interesuje, ale tutaj rzeczywiście to jest jedyna nagroda, jaką ewentualnie dałbym pewnego razu w Hollywood, gdzie to odwzorowanie lat chyba 60. Hollywood wyszło, nie tylko, że wyszło świetnie Tarantino i jego ludziom, ale on wręcz się bawi tym, żeby pokazać tą scenografię. To znaczy, jakby to powiedzieć, no Tarantino po prostu bardzo chce się pochwalić tą scenografią, ona go bawi, więc to jest bardzo ważna część tego filmu i no, dlatego uważam, że zasługuje ewentualnie tą nagrodę, tak? Natomiast w Parasite jest bezbłędna, no w zasadzie w każdym z tych filmów jest bezbłędna, co ja będę mówił, no. Także, no jestem ciekaw, ale stawiam na pewnego razu w Hollywood. Najlepsze efekty specjalne, to jest fajna kategoria, gdzie mam parę rzeczy do powiedzenia, bo tak, 1917 to jest dla mnie dziwne, bo tam prawie nie ma efektów specjalnych. To jest film zrobiony właśnie w stylu Dickinsa, czyli praktycznie. I więc nie wiem jakby za co ta nominacja. Znowu, dalej. Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie. To jakby... Cieszę się, że jest tutaj Avengers, bo tam jest... Bo to są te wielkie dwa blockbustery, w których każda scena to jest jeden wielki efekt specjalny. I zostawiłbym Avengersów, którzy robią to dobrze, natomiast w Odrodzeniu oczywiście nie ma złych efektów specjalnych, tak? Nie to, że coś jest zły green screen, tak? No to jest wielka produkcja, ale film jest kijowy, więc jak dla mnie nie powinno go to w ogóle być, bo te efekty nie wyróżniają się od takich Avengersów na przykład na plus. Jest ich po prostu dużo, no. Rzeczywiście są dobre, a nie ma w nich nic specjalnego, także osobiście jakby, no wiecie, nie bawi mnie to, tak? W sensie, ale whatever. Avengersi, spoko. Tam, to jest tak, nie tylko, że wielkie przedsięwzięcie,
ale to są efekty zrobione na tak ogromną skalę i momentami tak zaskakujące, że na przykład oni w te stroje, co tam podróżowali w czasie 100% CGI, na planie 3 lata przed powstaniem, znaczy przed premierą filmu, nie wiedzieli jak będą chcieli, jak one mają wyglądać w przyszłości, więc po prostu powiedzieli, dobra, załóżcie te stroje, ten motion capture i potem wam zrobimy komputerowo. I to jest w ogóle takie osiągnięcie, ta końcówka, ta bitwa, że z perspektywy efektów specjalnych, że no jestem pod wrażeniem. Irlandczyk to jest w ogóle dla mnie dowcip, bo uważam, że jakby najgorszą częścią tego filmu są efekty specjalne, więc nominacja do nagrody za efekty to jest żart. Natomiast rozumiem, że koncepcja jest taka, że Scorsese powiedział, że nie chce mieć, broń Boże, takich standardowych metod, że mają im odmłodzić twarze, że będą mieć, nie wiem, De Niro z czarnymi kropkami na twarzy, które, wiecie, ci artyści od efektów specjalnych wykorzystują do motion capture, żeby potem było łatwiej twarz odtworzyć na kompie i tak dalej. Więc kazał im zbudować jakąś nową, znaczy jakby stworzyć nową metodę, gdzie były trzy kamery złączone w jedno, które fotografowały na trzy różne sposoby całą akcję, tam jedną kamerę chyba w podczerwieni czy coś takiego, no teraz wiecie, nie znam się na tym, więc gadam głupoty, ale oglądałem o tym filmiki, że no było to wyzwanie i wyszło nie najgorzej, w sensie, że w ogóle wyszło, ale uważam, że efekty były bardzo słabą częścią tego filmu, więc jakby to jest dla mnie żart, że to tutaj jest. Natomiast no Król Lew to rzeczywiście, ja stawiam, że Król Lew wygra. I jeśli nie Avengersom, to dałbym Królowi Lwowi nagrodę, ponieważ o ile ten film sam w sobie jest bardzo średni, o tyle efekty są ewidentnie czymś przełomowym. No, jest naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem do dzisiaj, także ja stawiam na Króla Lwa, moi drodzy. O, no i ostatnia kategoria, o której chyba powiem, a nie, przedostatnia, o której powiem, czyli najlepsze zdjęcia. I tutaj, tak, Joker, bardzo dobre zdjęcia. Nie dałbym nagrody. Pewnego razu w Hollywood dobre zdjęcia, nie dałbym nagrody. Irlandczyk niezłe zdjęcia, nie dałbym nagrody ani nominacji. Wiele innych filmów zasługiwało wiele bardziej na te nominacje. Natomiast dwie główne i najważniejsze dla mnie to oczywiście Roger Deakins z 1917 i Jarin Blaszka, jeśli dobrze czytam. Jarin? Nie mam pojęcia. Za Lighthouse, no co tu dużo mówić. No uważam, że w Lighthouse zdjęcia są rewelacyjne, ale chciałbym, żeby Lighthouse wygrał od samego faktu, że dostał wreszcie jakąś nominację, ale no uważam, że tutaj operatorskie mistrzostwo i Roger Deakins 1917 powinno zwyciężyć, bo to jest po prostu operatorskie mistrzostwo, więc jakby no ten film powstał po to, żeby mieć świetne zdjęcia, więc ale jak wygra Lighthouse, to będę zadowolony. I teraz tak, no i ostatnia kategoria już teraz na pewno, o której powiem, to jest najlepszy film międzynarodowy. I w ogóle to, jak sami wiecie, pewnie co roku jest ta sama rozkmina w stylu, no to dobra, to Parasite przykładowo wygra najlepszy film, to co, to tutaj też wygra, tak? No bo to jakby, no wiecie, nie? I dlaczego na przykład to Boże Ciało, bo Boże Ciało jest lepsze niż praktycznie wszystkie nominowane filmy w głównej kategorii, no to czemu tam nie jest? No takie, bo jest polskie, strasznie głupie. Powinno być ewentualnie, że tam to jest amerykańskie i na przykład tam nie byłby Parasite'u, a tutaj są międzynarodowe, nie? W każdym razie nie widziałem jeszcze nędzników, natomiast Kraina Modu jest super, ale nie rozumiem czemu to jest, bo to jest dokument, więc jakby ja mam trochę mindfuck. Bully Blast jest super, ale jest po prostu bardzo zaory, w sensie nie dałbym mu nagrody, więc dla mnie to jest walka pomiędzy Bożym Ciałem a Parasite'em i no jak dla mnie Parasite wygra, natomiast jak wiecie, no, trzymam kciuki za Boże Ciało, no jest rewelacyjny film, trzymam kciuki za Jana Komasę i znaczy zastanawiam się, czy miałoby to sens, na przykład, że to by wygrało Boże Ciało, a w głównej Parasite, no bo jakby, wiecie, to by, jakby zwykła matematyka by mówiła wtedy, że Boże Ciało powinno też być tam i tam wygrać, więc no jakby znaczy, najbardziej się boję tego, że Parasite wygra tu, po to, żeby tam właśnie jakiś Joker wygrał. Natomiast no nie rozumiem tych podejścia właśnie tego, że coś jest międzynarodowe, czy nie międzynarodowe, natomiast no mówię, no, trzymam kciuki za Boże Ciało, ale myślę, że wygra Parasite. I to będzie tyle, jeśli chodzi o moje zgadywanie. Myślę, że dzisiaj w nocy, wiecie, sobie chyba posiedzę i obejrzę rzeczywiście te nagrody, bo w sumie czemu nie? Jutro nie muszę wstawać, więc jak mogę to wykorzystać, to myślę, że większość z was nie może siedzieć po nocy, kurna, z niedzieli na poniedziałek, bo tak sobie myśli. Natomiast powiem wam, że no, nie będę się jakoś specjalnie, nie wiem, pożałujmy to tak, nie będę miał wielkiego bólu dupy, jak tam powygrywa czy poprzegrywa coś, co nie stawiałem na to, ale jak rzeczywiście wygra najlepszy film Joker, to ja nie będę zadowolony. Nie dlatego, że nienawidzę tego filmu czy coś w tym stylu. Joker jest dobrym filmem. Dałem mu 7 na 10, to jest więcej niż średnie krytyków na świecie. Naprawdę, to jest więcej. Ale najlepszy film to nie jest. Takie jest moje zdanie. Natomiast no, Joaquinowi będę kibicował w głównej roli, bo czemu by nie. I cóż, czekam na wasze komentarze, czekam na wasze... Możecie jeszcze się zabawić w zgadywanie, tylko nie edytujcie komentarzy. I wiecie, sami dla siebie nawet jutro zobaczycie, co zgadliście. Także śmiało piszcie. Dzięki bardzo za uwagę. Gorąco was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.